Jak skalibrować nebulizator? Po wymianie głowicy na nową i przed użyciem jej po raz pierwszy musisz skalibrować nebulizator. Jak to zrobić? Załóż pustą i suchą głowicę na urządzenie. Podłącz zasilacz do prądu. Włóż wtyczkę do urządzenia. Naciśnij przycisk on-off do momentu włączenia urządzenia. Od razu po zaświeceniu się zielonej diody wyciągnij wtyczkę i ponownie włóż wtyczkę do urządzenia. Kiedy dioda zamiga szybko na pomarańczowo przez około 2 sekundy, a potem urządzenie automatycznie się wyłączy, oznacza to, że kalibracja zakończyła się pomyślnie i nebulizator może być używany. Jeżeli dioda miga powoli i dłużej, przez około 4 sekundy, oznacza to, że musisz jeszcze raz skalibrować urządzenie. Pamiętaj, że kalibrację należy przeprowadzić tylko wtedy, gdy podłączamy do nebulizatora nową głowicę. Zdarza się, że tryb kalibracji przypadkiem się włączy, wtedy gdy zbyt długo przyciskamy przycisk, na przykład dłużej niż 1 sekundę. Tryb kalibracji objawia się tak, że nebulizator działa poprawnie przez około 5 sekund, a potem dioda miga na pomarańczowo i urządzenie się wyłącza. W zależności od serii urządzenia tryb kalibracji wyłącza się w inny sposób. Numer seryjny to numer kodu kreskowego znajdujący się na spodzie urządzenia. Jeżeli numer seryjny rozpoczyna się od liczby 22, wykonaj te kroki. Zdejmij głowicę z nebulizatora. Naciśnij i przytrzymaj przycisk uruchamiający na około 5 sekund, do momentu, w którym zgaśnie zielona dioda. Pali się pomarańczowa, a urządzenie samoczynnie się wyłączy. Po wyłączeniu się urządzenia nałóż głowicę i napełnij ją solą lub lekiem, minimum 2 ml. Przyciśnij przycisk uruchamiający na 1 sekundę i nebulizator powinien działać prawidłowo. Jeśli numer seryjny rozpoczyna się od liczby 23, wykonaj takie same czynności jak przy kalibrowaniu urządzenia pokazane na początku filmu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.